No jestem już w Newcastle i przechodzę sobie przez Granger Market, bo kombinuję, żeby to jak najmniej iść powietrzem, bo mi zimno jest, mokro. Ale daję radę. Tam dosłownie naprzeciw powinnam mieć przystanek autobusowy. I dosłownie zaraz mam autobus. Znaczy, no, mam jeszcze chwilę czasu, ale one tu ciągle jeżdżą. Dobra, jadę. Dobrze, nie dość, że jestem na miejscu, to jeszcze mam dosłownie rzut beretem od przystanku, więc nie będę musiała nigdzie daleko iść i tak dalej, także bardzo się cieszę. A później pojadę zawieźć następną przesyłkę, która jest tak jakby w połowie drogi, jaką teraz pokonałam, ale w tej samej linii. Dobra, idę szukać domu. Dobra, przyjechałam na drugie miejsce. Teraz idę szukać domu. No tam dość szybko poszło, chociaż dwa razy, znaczy, bo to było tak, że córka koleżanki odbierała tą paczkę, w sensie była w domu. Ja jej zadzwoniłam raz dzwonkiem, a ja byłam dużo wcześniej, no tak z dobre 10 minut wcześniej. No, a dałam taki przydział, że będę między 10.30 a 13.00. Ja tu 10.20 już na miejscu, nie? No, ale drugi raz zadzwoniłam dzwonkiem i dziewczyna zeszła, wzięła paczkę. No. No i co? No i przyjechałam tutaj. I tak jak mówię, szukam domu. Dobra, wylądowałam w ciepłym Eldon Square i teraz czekam, aż Adelka się odezwie, bo byliśmy umówione na około 12. No i udało mi się wyrobić na około 12. No i czekam, aż Adelka da mi znać, co i jak. Głodna już jestem, kawy mi się chce, głowa mnie znowu zaczyna boleć. Nie wiem, co z tą głową. Na razie raz tylko tabletkę brałam w ciągu tych 3 dni. Wczoraj bolało mnie, ale przeszło. No. A teraz może mnie dlaczego boli, bo... O, Adelka dzwoni, dobra? Dobra, już wiem. Adelka rusza dopiero z domu, jeszcze jej tu nie ma. To ja w takim razie idę poszukać czegoś do jedzenia, a z Adelą się napije kawy, jak przyjedzie. No. Ale nie wiem, gdzie idę jeść. Zobaczę jeszcze. Idę zobaczyć do Weatherspoon. Może dzisiaj będzie tam miejsce. Bo ostatnio, jak tam byliśmy z Adelą około 12 właśnie godziny, no to wtedy nie było w ogóle miejsc żadnych. No. A teraz to ja pójdę sobie, tak jak mówię, zjem. Jeśli oczywiście miejsce będzie, bo jak nie, to będę sobie szukać. No. A Adelka dojdzie, to właśnie napijemy kawki. Dobra, byłam w tym Weatherspoon. Ała, się poprawiam. No jest tam trochę miejsca. Nawet tu zardzewiałe. Jest tam trochę miejsca, ale... W międzyczasie zadzwoniłam do Adeli. Adela jeszcze nie wyszła z domu. A zaraz przyjedzie. Ona ma niedaleko. Ale tak, no i umówiłam się z nią, że sobie zjem coś w tym Weatherspoon, ale tak usiadłam, spojrzałam w to menu i nie mogłam się zdecydować. Tak jakoś, mimo że jest miejsce, to i tak trochę dużo ludzi. Więc postanowiłam ruszyć gdzie indziej, a tam sobie po prostu pójdziemy na kawę. Myślę, że do tego czasu się jeszcze więcej miejsc zwolni, to ewentualnie może jakieś fryty później sobie tam do tej kawy zamówię, ale idę coś zjeść całkiem gdzie indziej. Myślałam, że może Fridays, ale nie wiem, chyba pójdę do McDonalda, bo jest tutaj blisko, a mam tam pewne wegańskie opcje. No i... No taki kombinator jestem, no tylko poczuję się trochę niekomfortowo i już,
Już amba, kurde, torebka mi spada ciągle. Okej. Dobra, jestem. No, więc tyle się nagadałam. No i reasumując, we Fridays jest miejsce, znaczy w tym Weatherspoon jest miejsce, ale czułam się niekomfortowo, żeby tam teraz jeść. Więc idę jeść gdzie indziej, prawdopodobnie do McDonalda. A później jak Adela dojedzie, to idziemy po prostu na kawę do Weatherspoon i tyle. No, a później po dzieciaki do szkoły. No, w Maku jest trochę puściej. I w domu. Ja wam powiem tak, cały dzień na deszczu spędziłam, ale fajny był dzień, taki produktywny, czuję, że zrobiłam dużo, no więc stanęło na tym, że ja szłam coś zjeść, no i faktycznie trafiłam do McDonalda, zjadłam zestaw veggie wrap, średnie frytki i kawa. I akurat wtedy Adelka się odezwała, że ona już tam jest w okolicach Weatherspoon. My tak trochę nie dogadałyśmy, bo ja jej powiedziałam, żeby przyjechała do Weatherspoon, ale w międzyczasie ja się rozmyśliłam, ja jej napisałam, że jestem w McDonaldzie. I akurat jak ona, akurat jak ja kończyłam pić kawę w tym Maku, to ona do mnie zadzwoniła i się spytała, gdzie jesteś, gdzie siedzisz? A ja mówię, za 5 minut tam będę. Przeczytałaś, że jestem w McDonaldzie? A nie, a dobra, nie? No i poszłam i się zobaczyłyśmy, napiłyśmy się razem kawy, przekazałam jej paczuszkę z poduszkami, bardzo ucieszyła się jeszcze z tej gumki dodatkowej. No, sobie troszeczkę pogadałyśmy, no i musiałam jechać. Odprowadziła mnie Adelka na autobus. Podjechałam po Amadeuszka, z Amadeuszem pojechaliśmy autobusem do domu, Amek się przebrał, ja się zresztą też przebrałam. Szybko wyskoczyliśmy do Morrisona kupić dwie rzeczy i pojechaliśmy spod Morrisona do szkoły po Tymonka i odebraliśmy Tymona i też przyjechaliśmy autobusem do domu i tak naprawdę nikt nie zrobił żadnych zakupów i ja dzisiaj już nigdzie nie idę. I teraz tak, albo Krzysiek po drodze, jak będzie wracał z pracy, wskoczy do Morrisona i coś kupi, albo ja po prostu zrobię zamówienie przez Uber Eats, bo naprawdę ja dzisiaj nigdzie nie idę już. Ja już jestem tutaj tak, wiecie, tak na luźno, bluzkę na ramionczkach sobie założyłam, mamy ciepło w domu. Spodnie też mam takie bardziej piżamkowe. Ja je kupiłam, żeby w nich chodzić, ale one się świetnie sprawdzają jako piżamka, tym bardziej, że mi do tych moich szlafroczków takich satynowych bardzo pasują. Ja się czuję w tym bardzo dobrze, wygodnie. I ja dzisiaj chyba nawet nie będę pracować, bo już jest co? No 10 po 5. Teoretycznie mogłabym pracować, ale... ale czy mi się chce? No nie bardzo, jak widzicie. Więc to chyba już będzie... koniec. No ja dzisiaj tak pracowałam, no bo dzisiaj miałam deliverkę. No dziewczyny odpisały, znaczy w sensie jedna dziewczyna odpisała, się też bardzo ten się ucieszyła, podziękowała za prezencik, bo wy wiecie, że ja zawsze gratisy dodaję, bo ja lubię się dzielić dobrem. No, a druga dziewczyna dopiero odbierze paczkę w piątek. No, no i co? No, ale też napisała, że dziękuję za doręczenie i w ogóle. No, no i oczywiście Adelka odebrała osobiście i też się bardzo cieszyła. Teraz powinnam wam... Tak, o właśnie, ja sobie teraz zrobię kawę i jednak trochę popracuję, bo YouTube też jest poniekąd moją pracą. Traktuję to tak, jakby to była moja praca, bo gdybym tego tak nie traktowała, to bym go nie robiła. Znaczy w sensie to mi sprawia przyjemność, tylko chodzi mi o systematyczność, że jeżeli wiem, że... jestem zobowiązana coś zrobić, to wtedy to robię. No, więc tak, no poniekąd to jest moja praca, jakby nie było. Więc zrobię sobie kawę i sobie opublikuję vloga, który już tak naprawdę powinien 2 dni być na kanale, ale go nie ma.
No i myślę, żeby zmontować kolejne vlogi, bo jest co montować. Jest 15-lecie Aikos do zmontowania. Jeszcze tego nie zrobiłam i jest do zmontowania. No ten ostatni tydzień. No. Także trochę materiału się zbierało i trzeba go ogarnąć. Takie jesienne, późne popołudnie dzisiaj będzie. Takie przykawusiowe. W ogóle jakieś sobie ciasteczka kupiłam. No. Morrisonie. Więc sobie teraz te ciasteczka zjem. Takie coś a la Oreo. Morrisons ma taką swoją markę Free From i te są Free From Gluten, ale są też w składzie wegańskie. One przy okazji, mimo że są zaznaczone, że są vegetarian, ale ja tam nie widziałam żadnego składnika niewegańskiego. Słyszycie? Ja mówiłam, że to takie jesienne popołudnie. Wieje bardzo, pada, ale jak pada. Dobra, nic. Biorę się za moje jesienne popołudnie. A dzieci na górze mają popołudnie z tabletami, też potrzebują troszkę. No. Ostatnio ich przypiłowałam z tymi tabletami, to niech dzisiaj sobie troszkę posiedzą przy tych tabletach, tym bardziej, że mi się naprawdę nic nie chce dzisiaj robić. Jeszcze Wam coś powiem. Wiecie co Southshields zalało? Znaczy zalało. No, nie ma powodzi, ale jest... Tak, wygląda to w ten sposób, że wiem, że Tiny Dog jest zalany. Celina mi pisała dzisiaj, że tam było jakieś oberwanie chmury i że bardzo padało. I niektóre ulice są pozamykane. No więc tak. No. Mam nadzieję, że więcej się nie wydarzy i że nie zaleje więcej, ale tak w ramach takiej aktualizacji. No to chciałam Wam powiedzieć, podzielić się tą informacją, że no, jest wszędzie naokoło mokro, a co niektóre miejsca pozalewane. No. Castle.